Witam ponownie z tej strony Fun City, a to wielkie tsunami w City Skylines. Jesteśmy na mapie o nazwie Tsunami Map, czyli mapie stworzonej pod tsunami. Od razu na wstępie na mapie tworzy się dosyć sporych rozmiarów tsunami, z tego co widzimy. Od razu nie musiałem nic klikać, więc bardzo, bardzo fajnie. Nawet dla ludzi, którzy nie mają DLC Natural Disasters, od razu mają tsunami, więc bardzo fajnie. I dzisiaj postaramy się to mega tsunami zatrzymać. Sprawdzimy, ile kanałów jest w stanie takie tsunami zatrzymać. Teren tutaj widzę, że jest taki leciutko spadzisty, więc sam on trochę zatrzyma, ale to tsunami jest naprawdę mega rozmiarów. Wydaje mi się, że jest nawet większe niż to, które jesteśmy w stanie stworzyć z DLC Natural Disasters. Także zabieramy się za budowanie kanałów. A propos samej mapy, jest dosyć dziwnie zbudowana, jeżeli chodzi o te wszystkie drogi i tory. Mamy tu jakieś dziwne pętle. Tutaj to już w ogóle to jest mega, mega dziwne. Bardzo łagodne podjazdy pod górkę są. Mamy takie, no, roller coaster tutaj zbudowany w tej, na tej mapce. Tu mamy jakieś, widzę dziury po, nie wiem, po meteorytach. No, mapka jest taka dosyć dziwna, ale linka macie do niej w opisie. Okej, użyjemy sobie, moi drodzy, na początku takich zwykłych kanałów, czyli najprostszych, takich najbardziej płytkich, a później użyjemy sobie tych najbardziej takich, wiecie, kanały o dużej szerokości i głębokości. No i zobaczymy, które zatrzymają. Okej, mamy tu, widzę, równe linie, bodajże izometryczne to się nazywa, chyba tak. Więc one pomogą mi zbudować te kanały dosyć tutaj fajnie, tak równiutko, więc to mi się podoba. Okej, pierwszy kanał pójdzie sobie tutaj. Nie wiem, czy nie pousuwać tych dróg, szczerze mówiąc, bo one, no, mogą odrobinkę komplikować budowanie. Akurat tu mi się udało idealnie to zbudować, także te kanały nie wchodzą w te filary, więc spoko. No i tak będziemy tutaj tych kanałów musieli pobudować. Myślę, na początku, o, tu jest właśnie problem, na początku zbudujemy sobie tych kanałów, no nie wiem, przypuśćmy gdzieś dotąd na przykład. Także widzimy się za parę sekund. I tu właśnie mamy problem, bo droga już jest na ziemi, więc ja sobie tą drogę pozwolę zbudować, zamienić sobie ją, żeby ona była jednak nad ziemią zbudowana. I wtedy będę mógł bez problemu sobie przejechać tutaj tymi kanałami pod tą ulicą i nie powinno nic się bugować, wszystko powinno elegancko działać. Także to sobie tutaj zupgrade'ujemy te odcinki. Myślę, że no całe to nawet sobie zupgrade'ujemy, o, w ten sposób. I dzięki temu możemy sobie ładnie przejechać pod tą autostradą, nie rujnując drogi. Kanały zbudowane. Ja sobie jeszcze na samym końcu, w tym miejscu, zbuduję taką malutką, bardzo malutką wioskę, żeby, wiecie, sprawdzić, czy zostanie ona zniszczona. Sobie damy taką ulicę i gdzieś tutaj, wiecie, parę domków. Oj, może drogę jednak na ziemię bym prosił. No i sprawdzimy, czy tsunami zniszczy tutaj tą malutką wioskę. Więc coś tutaj takiego, takiego i takiego. I tu będą kilka takich malutkich, jakichś tam domków zwykłych. Więc mam nadzieję, że te kanały tsunami powstrzymają. Za chwilę się przekonamy. Okej, pokażcie, jak tam to tsunami już idzie. Możemy sobie grę przyspieszyć. No, naprawdę, tsunami jest giga rozmiarów. Zobaczcie, jak to wygląda. Aż tutaj, aż się buguje tutaj sama woda. Ale nie wiem, czy to jest od tej wody, czy to jest jakby to co jest za nią. Słuchajcie, zobaczymy. Tak, to jest za nią. Mapa jest zbudowana w ten sposób, że mamy tutaj taką wielką ścianę ziemi zbudowaną. I to właśnie chyba ona powoduje, że ta woda się spiętrza i robi się takie mega giga tsunami. No dobra, bardzo fajny pomysł, mi się to ogólnie bardzo podoba. Widzę, że... wow! Statki oczywiście nie mają problemu z tym, że woda się odrobinkę podniosła,
I czy ten statek ma pod spodem jakiś... Wygląda jakby miał tutaj jakąś, wiecie, taką dmuchaną... dmuchane coś pod spodem i on sobie na tym płynie. Zobaczcie. Mega to wygląda dziwnie. Ale nie, no widzę, że no problem. Poseidon płakał jak oglądał. No... Na lewo, na prawo, miota nim jak szatan, ale płynie. Oczywiście towar musi być dostarczony, nieważne czy tsunami, czy tornado, czy meteoryt. Towar musi być dostarczony. Tak samo tutaj. To jest naprawdę mega fajne, jak to wygląda, jak sobie one tak tutaj na krawędzi, z lewej strony, z prawej strony, jak sobie dryfują mega, mega dobrze. Widzę, że tutaj domkom brakuje wody. To się za chwilę zdziwią, wiecie? Ale tu widzę, że już sama ta woda zaczyna się cofać, więc jeżeli coś takiego widzicie na plaży, to nie róbcie zdjęć, tylko uciekajcie, gdzie pieprz rośnie, bo to jest znak, że idzie tsunami. To jest naprawdę mega tsunami. Największe, jakie widziałem chyba w tej grze. Zobaczymy, czy tyle kanałów jest w stanie to tsunami zatrzymać. Ono jest... Naprawdę, jakie to jest wielkie, ej. Dobra, patrzymy, co się będzie działo. Tsunami sobie idzie, no na pewno te kanały raczej nie zatrzymają tego tsunami. Jest jednak odrobinkę tych kanałów tutaj za mało, wydaje mi się. W ogóle to tsunami się nie zmniejsza. Nawet bym powiedział, że robi się coraz większe. No, więc moi drodzy, za chwilę wody będziecie mieli... Troszeczkę zbyt dużo, moi drodzy. Ten się jeszcze zdążył zupgrade'ować. Se jeszcze remont zrobił przed śmiercią. No, można i tak. Ten też. No, nie, to tsunami. Chociaż jakby odrobinkę może mniejsze, ale no nie wydaje mi się. Zobaczcie. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Mega tsunami za chwilę nawiedzi naszą wioskę. I zostanie ona sprzątnięta z powierzchni tej mapy. Była, samochody oczywiście poleciały do góry. To jest śmieszne, jak to wygląda. No i zobaczcie, całe miasteczko, cała wioska poszła, a tsunami zatrzyma się chyba gdzieś dopiero pewnie tutaj na końcu. Więc ja teraz przechodzę do budowy tych kanałów troszkę głębszych, no i widzimy się za chwilę na kolejnym tsunami. Nowe kanały zbudowane, zobaczcie, jakie one są szerokie i głębokie w porównaniu do tego zwykłego kanału. Zobaczcie sobie. Ten jest bardzo wąski i bardzo płytki, więc takie kanały, no raczej powinny już chyba takie tsunami zatrzymać. No ale przekonamy się za chwilkę. Tory, widzę, już są zalewane. Też bardzo ktoś to fajnie zrobił, że one tutaj aż tak bardzo wychodzą. Ale to jest pewnie też po to, żeby sprawdzić, nie wiem, czy pociągi mogą być zmiecione przez tsunami. Nie wiem, czemu to jest tak aż tak bardzo wyciągnięte tutaj w tą wodę. No ale mniejsza z tym. Mamy pierwszy kanał. Zobaczymy, ile wody tutaj wpadnie. I czy jakoś się to tsunami zmniejszy. No... Troszeczkę jakby się zmniejszyło, ale znowu się pojawiło takich samych rozmiarów. No wydaje mi się, że jakby odrobinkę się zmniejsza, ale bardzo mało. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że takie kanały też nie będą w stanie tego powstrzymać. Co tutaj się dzieje z tym tirem? No jeszcze nie, to jeszcze jest BP chyba. Nie, to Shell. Jak go wygięło? Ja cię kręcę. Tutaj też bardzo fajne samochody z tej autostrady są zbierane. Nawet woda sięga aż tutaj tą autostradę. Też umyło ładnie. Bardzo to tsunami jest wysokie. Ale totalnie się nie zmniejsza. Zobaczcie. Cały czas jest takich dużych rozmiarów. A tutaj się zatrzymało. Tutaj jeszcze idzie pod górkę. Ale już coraz... Bardzo malutkie. Tutaj samochody nadal czekają. No ci mają odrobinkę mniej szczęścia. I tak samo mniej szczęścia znowu mają mieszkańcy. Brakuje im wody, brakuje im prądu, więc za narzekanie jesteście zmieceni z tego świata. No niestety. Widzę, że tu jeszcze nikt też nie przyjechał do tego miasta. O, właśnie jadą. Oczywiście mieszkańcy nie przejmują się, że idzie na nich wielkie tsunami.
tylko sobie jadą jakby nigdy nic. Jak ja bym takie coś widział, to zawróciłbym byle gdzie, nawet tutaj na tym polu i jechał jak najdalej stąd, gdzieś właśnie w te góry. A tu widzę, że samochody mają no problem. Co to? Ja sobie nie dam rady z tsunami? No pewnie, że sobie dam radę. No jak widzimy, nie do końca. Chyba, że macie amfibię i wtedy no problem. No ale tyle kanałów takiej głębokości nie dało sobie rady z tym tsunami. Więc ja sobie zrobię tych kanałów jeszcze więcej, jeszcze raz tyle, gdzieś do tej autostrady i zobaczymy, czy wtedy powstrzymamy tsunami. Tsunami już blisko. Zobaczcie, ile mamy teraz kanałów. Ponad 30 zrobiłem. Wtedy one kończyły się mniej więcej w tym miejscu, więc mamy jeszcze raz tyle. No i sprawdzamy, co się teraz stanie z tym tsunami. Jeżeli nie będzie teraz w stanie te kanały tego zatrzymać, to ja już nie wiem, co ja tu muszę zrobić. Chyba jeszcze te wały pomiędzy tymi kanałami, żeby jakoś to zatrzymało. No ale taka ilość, no to raczej powinna to tsunami już przynajmniej na bardzo tutaj malutki poziom tylko powinno się wylać, ale całe to powinno być zatrzymane. No ale zobaczymy, jak będzie. Póki co tsunami jest cały czas sporych rozmiarów, no ale zobaczymy, co będzie dalej. Teren w tym miejscu jest już taki płaski tutaj, więc te kanały są już na płasko, więc to też troszeczkę ułatwi temu tsunami, bo tutaj ten teren jest pochyły, więc sam ten teren odrobinkę to tsunami zatrzymuje. No a tu mamy na płasko, więc zobaczymy, co będzie. Ale no jakby się zmniejszyło tak dosyć znacząco, takie mam wrażenie. Albo tylko mi się wydaje znowu. No ale jakby tak chyba o połowę mniej. No zobaczymy. Wtedy ono było dotąd, były te kanały. Więc zobaczymy, jak będzie dalej. Zobaczcie, cały czas to tsunami jest naprawdę wielkich rozmiarów. No nie wierzę, że tyle kanałów nie jest tego w stanie zatrzymać. No zobaczcie to. O, tutaj jakby dobra. Tutaj udało się powstrzymać tsunami. Tutaj jest spoko. Jakimś cudem tutaj jeszcze jest tsunami w tym miejscu. Ale może przez to, że tutaj nie było tych kanałów, bo mamy tutaj te drogi, tutaj tego nie budowałem. Więc tutaj mamy to tsunami. Tutaj się udało. Dziwne, czemu tutaj się nie udało tego zatrzymać, ale jeszcze jest szansa. Jeszcze jest szansa tych kanałów. Tutaj jeszcze odrobinkę jest. Zobaczcie, tutaj się już zmniejszyło. Nie ma. Tutaj jeszcze jest spore. Czy się zatrzyma? Czy się zatrzyma, czy wyleje? No niestety troszeczkę wylało, ale powiem wam, że naprawdę dużo, dużo mniej. Tylko połowa tutaj została wylana. Tutaj jest spoko. Tutaj mamy wszystko zatrzymane. Zobaczcie, jak to wygląda. No a tutaj odrobinkę zalało, ale nie jest to takie duże tsunami, które zrobiłoby jakieś naprawdę wielkie szkody, szczególnie dla wieżowców. No może w tym miejscu tak odrobinkę, ale tutaj raczej jakieś miasteczko z takimi troszeczkę wyższymi budynkami dałoby sobie radę, więc spróbujemy dodać tych kanałów jeszcze troszeczkę więcej. No i zobaczymy, czy wtedy będzie tsunami zatrzymane. Czy ponad 45 kanałów będzie w stanie zatrzymać mega tsunami? Sprawdźmy. Póki co tutaj się woda do kanałów wlewa i tsunami się prawie w ogóle nie zmniejsza. Chociaż jakby troszeczkę w tym miejscu jest może minimalnie mniejsze, ale może to mi się tylko wydaje znowu. No póki co na razie mamy to, co było, czyli tutaj powoli się to tsunami zmniejsza. Dochodzi do pierwszego etapu, który był z tych kanałów takich tutaj szerokich i głębokich, czyli było kanały dotąd, później były one mniej więcej dotąd tutaj, no i dodałem jeszcze kolejne, bodajże chyba z 10, mamy teraz 45 ponad tych kanałów, chyba 46 dokładnie, więc no to już powinno zatrzymać to mega tsunami. I powinno być tutaj elegancko, pięknie, sucho. Więc ja sobie czekam. No i sprawdzimy, czy będę mokry, czy będę suchy. Już się zatrzymało tsunami. Dziwne, że zatrzymuje się tylko w tym miejscu tak szybko. A tu cały czas jest takie dosyć jeszcze wysokie. Tak samo. O, tutaj też się zatrzymało. Spoko. Tak samo tu, więc zostało tylko tyle
No to musi się udać, moi drodzy, to się musi udać. Tutaj już też malutko, chyba ostatni kanał. Chyba tak i mamy z głowy tsunami, no prawie. Tutaj jeszcze zostało odrobinkę, ostatnie kanały. No jeszcze ten i koniec, czy jeszcze jeden? Ono jest strasznie, to tsunami takie ostre, z tego co widać. Dobra, i chyba koniec tsunami. Także tutaj miasteczko, które by było miasto, byłoby bezpieczne. Okej, moi drodzy, więc to by było na tyle. Jak widać, 40 kanałów około jest w stanie zatrzymać mega tsunami w City Skylines. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, piszcie swoje pomysły na eksperymenty i widzimy się na kolejnych materiałach. Ja się z Wami żegnam, na razie, pa pa!